Sponsorem programu jest Politechnika Rzeszowska. Budujemy przyszłość. Sponsorem programu jest Leroy Merlin w centrum handlowym Krasne koło Rzeszowa. Dla domu z pomysłem. Czterdzieści lat temu oddano do użytku rzeszowski stopień wodny na Wisłoku. Budowla składa się z zapory ziemnej i centralnie umieszczonego ruchomego jazu. Nad nim wybudowano żelbetowy most. Cała konstrukcja potocznie nazywana jest przez rzeszowian zaporą. Z ówczesnych, ambitnych i dodajmy bardzo ciekawych planów dotyczących tej budowli i powstałego dzięki niej zalewu udało się zrealizować niewiele. Krótko mówiąc, ta część Rzeszowa miała stać się dużym i nowoczesnym ośrodkiem rekreacji i sportów wodnych. W połowie lat 60. przystąpiono do realizacji stopnia wodnego połączonego z przeprawą mostową w południowej części miasta w niedalekiej odległości od wytwórni sprzętu komunikacyjnego. Ten stopień wodny i związany z nim zalew miały kilka zadań do spełnienia. Przede wszystkim potrzebne było podniesienie lustra wody i utrzymanie jej względnie stałego poziomu. Wynikało to z konieczności usprawnienia pracy ujęcia wody dla Rzeszowa oraz dla wytwórni sprzętu komunikacyjnego. Ponieważ wahania rzeki Wisłok były dość duże i często były trudności z pozyskaniem odpowiedniej ilości, odpowiedniej jakości wody. Powstały w wyniku spiętrzenia wody zalew miał być wykorzystywany do rekreacji przez mieszkańców rozrastającego się Rzeszowa. Stosunkowo wysoki poziom spiętrzenia wody miał pozwolić na produkcję energii elektrycznej. Konstrukcja stopnia wodnego miała być również elementem wspierającym most, który połączy obie strony miasta. Poprzednio właściwie jedynym połączeniem mostowym był most lwowski. Trzeba było parę kilometrów dobrych przejechać, żeby się do następnego mostu tutaj dostać. Tutaj połączenia bezpośrednie zapewniały właściwie dwie charakterystyczne konstrukcje. Pierwsze to był most Stanisława Nitki, most, to znaczy prom Stanisława Nitki. Na obu brzegach była zaczepiona lina i do tej liny doczepiony był prom, który pan Stanisław Nitka ciągnął za sobą. I to było właściwie jedyne główne połączenie tych dwóch stron miasta, które się jednak rozwijały. Następnie na wysokości wytwórni sprzętu komunikacyjnego była wisząca metalowa kładka, bardzo chwiejna, uginająca się pod stopami. Trzeba było iść różnymi rytmami, żeby ta kładka się nie zawaliła. Tak się w każdym razie tak się wyczuwało. Plan rzeszowskiego stopnia wodnego został wykonany w warszawskim energoprojekcie. Natomiast autorem projektu mostu był architekt Jerzy Witkowski. Co ciekawe, zalew zaprojektowany dla Rzeszowa w pierwszej swojej fazie miał mieć powierzchnię 118 hektarów. I plany zagospodarowania otoczenia zalewu, które były opracowywane w latach 60. i na początku lat 70., taką powierzchnię zalewu przewidywały, taki obrys zalewu przewidywały. Po zrealizowaniu, po zbudowaniu stopni i napełnieniu zalewu wodą okazało się, że ma powierzchnię tylko 68 hektarów, a więc prawie dwa razy mniej niż to pierwotne zamierzenie. A dalsze losy tego zalewu pokazały, że nie utrzyma on swojej dotychczasowej powierzchni i ostatecznie dziś mówimy, że on ma 44 hektary, a więc trzykrotnie mniej niż to pierwotne założenie. Na czym to zmniejszenie polegało, później troszeczkę na ten temat jeszcze powiem. Długość zalewu miała wynosić 4 km i faktycznie taką osiągnięto. Szerokość 200 metrów, a zakładana głębokość wody miała mieć średnio 265 cm.
1973 roku zostały zatwierdzone przez Radę Miasta i przez inwestorów założenia techniczno-ekonomiczne terenów położonych wokół zalewu i były one przewidziane do realizacji w latach 1973-85. Koszt realizacji tej inwestycji określono na 431,5 miliona złotych. W tym czasie były to koszty olbrzymie. Olbrzymie, trudne po prostu do wyobrażenia. Tym niemniej no wydawało się, że jest to do zrealizowania. Ja może proponuję, żebyśmy teraz przenieśli się właśnie w rejon zalewu, bo to tam będzie lepiej, że tak powiem, widać to, o czym była mowa w tych programach zagospodarowania, ponieważ niektóre elementy tego planu realizacyjnego w bardzo niewielkim zakresie zostały jednak zrealizowane. Opracowany przez rzeszowskich architektów plan zakładał, że nad zbiornikiem wodnym o pojemności prawie 2 milionów metrów sześciennych powstanie olbrzymi 150-hektarowy ośrodek rekreacyjny. Na lewym brzegu Wisłoka, w okolicy Lisiej Góry, miały znajdować się plaże, tereny spacerowe, park leśny i ponad 100-metrowe molo. Sektor ten zamykać miał wojskowy ośrodek wypoczynkowy, skąd przez most można byłoby przedostać się na prawy wschodni brzeg Wisłoka. Tutaj, w naturalnej Niecce, zaplanowano kąpielisko otoczone tarasami do opalania się. Dalej w kierunku miasta miał powstać szereg przystani wodnych z ośrodkami szkolenia dla żeglarzy oraz z hangarami na łodzie i kajaki. Kolejny sektor, położony bliżej mostu, miał zajmować motel na 60 miejsc, kemping z domkami oraz polem na 400 namiotów. Zaplecze gospodarczo-gastronomiczne wraz z restauracją kategorii S przewidziano bliżej mostu. W pobliżu całego tego terenu rozmieszczono parkingi na 2,5 tysiąca samochodów. Program był bardzo duży, bardzo bogaty. Jak powiedziałem, miliony złotych to miało kosztować i tych milionów nigdy na to niestety nie znaleziono. A zalew żył swoim życiem. Okazało się, że nie zachowywał się tak, jak założono pierwotnie. Zalew się systematycznie zamulał. Na to właściwie wpłynęły dwie przyczyny. Po pierwsze system spuszczania wody górą, a nie dołem, spowodowało to, że rzeka nanosiła coraz więcej mułu i ten muł się osadzał nad niej, stąd zalew się robił coraz płytszy. Kolejną przyczyną zamulania się i wypłycania zalewu było pozostawienie w jego górnej części sporej wyspy. Tutaj przedsiębiorstwo budowlane, które realizowało zbiornik, planowało założyć zakładowy ośrodek wypoczynkowy. Niestety ta naturalna przeszkoda zmieniła nurt rzeki i spowodowała jej jeszcze większe zamulanie. Po 40 latach okazało się, że błędy budowlane, jakie popełniono podczas realizacji stopnia wodnego i zalewu, spowodowały, że obszar ten ponownie w swoje władanie wzięła natura. Obecnie żyje tu niemal 100 gatunków ptaków, płazy, gady i ssaki. Część tych zwierząt jest prawnie chroniona, a to utrudnia przywrócenie rzeszowskiemu zbiornikowi wodnemu funkcji, do jakiej został zaprojektowany. Było kilka prób odmulania tego zalewu, ale one się wszystkie jak dotąd nie udały. A ponieważ stale były te naciski, żeby coś z tym zrobić, bo to nie można tego utrzymywać w takim stanie, jak to w tej chwili jest,
to Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zaproponował, żeby po prostu wodę z zalewu spuścić. Otworzyć zaporę, niech woda spłynie, niech rzeka będzie dalej rzeką naturalną. No niestety to też jest nie do przyjęcia założenie, trzeba z tym coś innego jednak zrobić. Prowadzone od połowy lat 90. ubiegłego wieku działania, które miały przyspieszyć nurt rzeki, ograniczono do zwężenia zbiornika o średnio 50 metrów. W efekcie lustro wody wynosi teraz około 40 hektarów, a pojemność zalewu zmniejszyła się do 1 miliona metrów sześciennych. A mamy tutaj w tej chwili właśnie z tego dawnego programu rekreacyjnego wodnego korzystania z wody żwirownię. To jest właściwie kąpielisko, które ma dla Rzeszowa bardzo duże znaczenie. Jest nawet w zimie wykorzystywane dla morsów, którzy się tutaj moczą w zimnej wodzie. Mamy dużo ścieżek rowerowych i pieszych. I te ścieżki ulegają systematycznej przebudowie, modernizacji. Poprawia się, że tak powiem, ich stan. Także spaceruje tutaj niezliczona liczba ludzi, korzysta z tego. Biegają, jeżdżą na rowerach, jeżdżą na rolkach. Powstają tutaj różne takie elementy rekreacji, które przybliżają ten rejon cały mieszkańcom i użytkownikom. W połowie czerwca 2012 roku przy stopniu wodnym w Rzeszowie uruchomiono małą elektrownię wodną. Jej maksymalna moc wynosi 660 kW. Częścią inwestycji było również wybudowanie przepławki dla ryb. Sponsorem programu jest Politechnika Rzeszowska. Budujemy przyszłość. Sponsorem programu jest Leroy Merlin w Centrum Handlowym Krasne koło Rzeszowa. Dla domu z pomysłem.